Polecenie brzmi: rozwiąż nierówność. x kwadrat jest mniejszy bądź równe 9. Aby rozwiązać nierówność kwadratową, czyli taką, w której x występuje w potędze drugiej, należy zacząć od tego, aby wszystkie wyrażenia znalazły się po jednej stronie. W naszym przypadku liczbę 9 przeniesiemy na lewą stronę nierówności. Dostaniemy x kwadrat minus 9. Jest mniejsze bądź równe 0. Po lewej stronie nierówności pojawił nam się wzór skróconego mnożenia. Możemy nierówność zapisać w takiej postaci: x kwadrat minus 3 do kwadratu jest mniejsze bądź równe 0. Wykorzystajmy następujący wzór do naszej nierówności. Zapisujemy x minus 3 razy x plus 3 jest mniejszy bądź równe 0. Na tym etapie zastanówmy się, kiedy lewa strona nierówności przyjmuje wartości równe 0, czyli poszukajmy miejsc zerowych. Wiemy, że iloczyn dwóch liczb przyjmuje wartość 0 wtedy, gdy przynajmniej jedna z tych liczb jest 0, więc wtedy, gdy x minus 3 jest 0. Lub gdy x plus 3 jest 0. Rozwiążmy równania. Nasz x wynosi 3 lub x równa się minus 3. W drugiej części otrzymane argumenty naniesiemy na oś liczbową. Dla minus trójki i trójki. Funkcja przyjmuje wartość 0. Wiemy, że wykresem funkcji kwadratowej jest parabola. Zastanówmy się, jak będą skierowane ramiona tej paraboli. Widzimy, że współczynnik przed x kwadrat jest dodatni, to jest to liczba 1. Więc ramiona paraboli będą skierowane w górę. Nasza parabola będzie przechodziła przez liczbę minus 3 i 3, a jej ramiona będą skierowane w górę. Chcemy, aby nasza funkcja przyjmowała wartości mniejsze bądź równe 0. Zaznaczmy na naszym wykresie ten fragment wykresu, gdzie wartości przyjmowane, przyjmowane wartości są mniejsze lub równe 0. Widzimy, że jest to ten fragment. Tutaj wartości są mniejsze od 0, a na, znajdujące się na osi są to wartości równe 0. Aby odczytać z wykresu dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości mniejsze bądź równe 0, wystarczy ten fragment wykresu zrzutować na oś x. Następnie zapisujemy rozwiązanie. x należy do przedziału od minus 3 domkniętego do 3 domkniętego.